To zacznijmy od tego romantycznego obrazka, który oglądaliśmy przed momentem, ale tak mówiąc zupełnie serio, od tego, jak uplasowali się skoczkowie w tej najlepszej dziesiątce plebiscytu przeglądu sportowego i telewizji Polsat. Bo mam wrażenie, że gdybyśmy mieli być bardzo obiektywni, to na trzecim miejscu powinien znaleźć się Dawid Kubacki, a na dziesiątym Kamil Stoch. Myślę, że sam Kamil Stoch bardzo elegancko... Zresztą on sam o tym powiedział, tak jest. O tym powiedział, że jego zdaniem w tym miejscu powinien znaleźć się Dawid Kubacki, który obiektywnie miał lepszy sezon, ale musimy pamiętać też o tym, że jest to też w dużej mierze plebiscyt popularności, a już Kamil Stoch bardzo mocno wrósł, prawda, w ten pejzaż zimowych sportów. Także myślę, że to jest tylko jedyne wytłumaczenie, natomiast na pewno obiektywnie Kubacki ten miniony sezon miał nieco lepszy. No właśnie, bo my przyznajemy nagrody za 2020 rok, a zawsze, bo ja pamiętam historię plebiscytów sprzed wielu, wielu lat i to właściwie co roku się powtarza, że świetny turniej czterech skoczni, który jest przecież de facto... Albo Tour de Ski w biegach narciarskich. Albo Tour de Ski w biegach narciarskich, które są de facto zwieńczenie tych zawodów jest już w nowym roku, bardzo mocno wpływa na wynik plebiscytu. Wpływa i musi wpływać. Plebiscyt to jest też taka zabawa, która ma polegać na emocjach, no a tak kalendarz jest skonstruowany, że w przypadku skoków narciarskich czy biegów narciarskich, przynajmniej dopóki mieliśmy Justynę Kowalczyk biegającą na najwyższym poziomie, no ta kumulacja emocji przychodzi właśnie w okresie plebiscytu i stąd to się bierze. Nie wiem, czy jest sens się na to obrażać, czy z tym dyskutować. Tak po prostu jest i pewnie tak będzie zawsze, zawsze w czasie, kiedy decydują o tym sami kibice, no bo tak jest skonstruowany człowiek, no inaczej nie będzie. Natomiast wracając do tej kolejności, rzeczywiście, gdyby na chłodno układać tę dziesiątkę, to Dawid byłby wyżej od Kamila. Natomiast ja też sobie tak myślę, że to też wiąże się z tym, że było ich dwóch. Jednak ta miłość się gdzieś tam podzieliła. I teraz tak sobie myślę, no patrzymy na to, jak skaczą w tym sezonie nasi skoczkowie, no to na podium mieliśmy już i Dawida, i Piotrka, i Kamila, więc wygląda na to, że za rok wśród nominowanych może być trzech, a jak to wszystko dalej się będzie tak rozwijało, to za chwilę do podium doskoczy Andrzej Stękała, czy Kuba Wolny i co, i może w ogóle ta miłość będzie dużo bardziej podzielona.